Loża Radiowa. Już 9 minut po godzinie 12 w Loży Radiowej wita Państwa Joanna Matlak. Studio już wypełniło się gośćmi. Witam serdecznie Pani Joanna Raźniewska, trzecie liceum ogólnokształcące. Pani dyrektor, rzecz jasna. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Agnieszka Buganik-Pszczyńska, drugie liceum. Też Dzień Pani dyrektor, witam Dzień serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Aleksander Iszczuk, były dyrektor tego właśnie liceum, a dzisiaj radny miasta Opola. Dzień witam, dobry. Witam serdecznie. Jest z nami również Pani Bernarda Zarzycka, dyrektor pierwszego liceum w Opolu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Na początek może poprosiłabym Pana radnego, aby opowiedział naszym słuchaczom, z jakiej okazji się tu dzisiaj spotkaliśmy. Ja tylko zdradzę, że ta okazja jest wyjątkowa. No zdecydowanie wyjątkowa, bo jubileusz 75-lecia nie zdarza się często. A jest to jubileusz utworzenia trzech liceów w przeciągu mniej więcej dwóch miesięcy, tak to one się rodziły, ale patrząc już z perspektywy 75 lat, to tej krótkiej różnicy naszego wieku, naszych szkół nie rozróżniamy. Czyli mówię o liceum pierwszym, liceum drugim, liceum trzecim. I parę lat temu, jeszcze będąc dyrektorem drugiego liceum, w rozmowie z panią dyrektor Joanną Raźniewską, tak sobie wymyśliliśmy, że a może by kolejny jubileusz, czyli właśnie to 75-lecie, zorganizować wspólnie jako trzy licea, które jak część mieszkańców wie, do końca lat 80. były to jedyne licea w Opolu. Więc jest o czym mówić, jest co wspominać. Jest to temat, który chcielibyśmy uruchomić w świadomości mieszkańców i myślę, że te działania nasze, przygotowanie jubileuszu 75-lecia będą padały na podatny grunt, a prośba o to, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na ten temat, wynika z tego, że powoli zbliża się czas, kiedy rodzinnie i towarzysko będziemy za tydzień się spotykać i to jest dobry moment, żeby sobie wzajemnie przekazać nie tylko życzenia, ale też informacje, że we wrześniu przyszłego roku 2020 będziemy obchodzić wspólnie jubileusz 75-lecia trzech liceów. Tak krótko historycznie to tylko powiem, że te szkoły powstawały w innych budynkach wówczas. Historia jest bardzo ciekawa. Jedynka powstała jako liceum męskie, gimnazjum i liceum męskie. W obecnym budynku Uniwersytetu Opolskiego, który w terminologii ma LO, z numerkami. To jest właśnie to liceum, gdzie wówczas przy ulicy Laronda, teraz Katowickiej, mieściło się liceum numer 1, które na początku lat 70. powędrowało sobie do nowego budynku przy ulicy wówczas Miczurina, teraz licealnej. Jeżeli chodzi o dwójkę, dwójka też miała inny budynek. Drugie liceum mieściło się na rogu ulicy Rejmonta Rejmonta i Kościuszki. To jest ten czerwony budynek, w którym teraz mieści się między innymi piąte liceum i biblioteka pedagogiczna. I drugie liceum, wówczas było gimnazjum i liceum żeńskie. Ciekawostka, że na ostatnim piętrze był internat. I w roku 82 drugie liceum powędrowało do nowego budynku przy ulicy Pułaskiego. Co prawda szkoła jest bardziej kojarzona z ulicą Waryńskiego, bo znajduje się pomiędzy ulicami Pułaskiego i Waryńskiego, ale adres jest i główne wejście od ulicy Pułaskiego, natomiast pomnik patronki Marii Konopnickiej jest z tyłu szkoły, które wygląda jak główne wejście. No to taka sobie taki nowy, taki urok nowoczesnego budownictwa. No i liceum numer 3 najpierw miało swoją siedzibę przy ulicy Ozimskiej. Przy ulicy Ozimskiej, dzisiaj jest tam liceum numer 8. Tak, i później powędrowało do budynku przy ulicy Dibuła i to chyba było pierwsze liceum, które było koedukacyjne, tak? Tak, to była szkoła koedukacyjna od połowy lat 60., od przeprowadzki na ulicę Dibuła, chociaż ten budynek też jest o wiele starszy, bo to jeszcze
jeszcze przedwojenna szkoła. Tak jest. Więc taka to jest okazja. 75-lecie, myślę, że ważne dla mieszkańców, ważne dla nas wszystkich. Chcielibyśmy, żeby to było święto nie tylko szkoły, ale też święto miasta. Natomiast o szczegółach myślę, że już poopowiadają pani dyrektor, bo od paru miesięcy intensywnie pracujemy nad tym, żeby było ciekawie. W takim razie poprosiłabym panią Bernardę Zarzycką z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Jaki będzie wkład jedynki właśnie w ten jubileusz, w świętowanie? Wkład będzie dokładnie taki sam jak liceum numer 2 i 3, ponieważ wszystkie działania podejmujemy wspólnie. Każdy element, który tego dnia się pojawi, będzie wspólnymi siłami opracowywany i uświęcany, począwszy od katedry, poprzez filharmonię i kończąc wieczorem bal. Gdzie będzie planujemy ten bal? Centrum Wystawiennicze, czyli największa powierzchnia, jaka jest do zagospodarowania, bo biorąc pod uwagę, że mówimy o ilości 20 paru tysięcy absolwentów, to musimy się przygotować solidnie. No tak, to musi być przestrzeń, żeby wszystkich pomieścić. A czy szykują państwo coś w rodzaju dni otwartych być może? Może zjazd absolwentów? Jak to wygląda? Tak, oczywiście. Oprócz tego spotkania w Filharmonii, oprócz wspólnej uroczystości, pewnie, bo tak planujemy, i przemarszu absolwentów przez miasto, będą mieli okazję, bo zawsze na to czekają, to wiemy z poprzednich zjazdów absolwentów, na spotkanie w szkole, spotkanie swoich klas, często jeszcze wychowawców, nauczycieli, których również zapraszamy, także tych emerytowanych, i myślę, że ta prezentacja szkoły, każdej ze szkół w tych godzinach popołudniowych też będzie się odbywała. No bez tego chyba żaden z absolwentów nie wyobraża sobie powrotu do szkoły, żeby nie usiąść w swojej ławce, czasem trochę innej, a czasem nawet tej samej. To ja zapytam jeszcze panią Agnieszkę Buganik-Pszczyńską, czy w przypadku drugiego liceum też tak jest, że absolwenci chętnie wracają z takim sentymentem, ach, do swojej ławki, do swoich nauczycieli? Ja myślę, że to jest wszystko bardzo indywidualne i wiadomo, że zależy od wieku i od relacji w klasie, i od relacji z wychowawcą. Są tacy, którzy wracają, i tacy, którzy nie wracają. To w każdym roczniku tak jest i tak zawsze będzie. Natomiast myślę, że w tym świętowaniu, miejskim świętowaniu, jest ważne, żeby pokazać to, że wywodzimy się z różnych szkół, ale jesteśmy w jednym mieście i chętnie do tego miasta wracamy, i do swoich szkół macierzystych też chętnie wracamy. I to jest stąd ta idea wspólnego świętowania, a każdy z nas musi wrócić do swojej szkoły. No stąd ten czas, który poświęcimy na to, żeby spotykać się u siebie. Każda z nas, myślę, że ma inny pomysł na to, jak wypełnimy ten czas w szkole, bo tu możliwości realizacji będzie sporo. Bardzo nam zależy na tym, żeby przyszli nauczyciele emeryci. I już dzisiaj tak, chętnie zapraszamy, bo wiemy, że to są te osoby, do których chętnie wracamy, z którymi chętnie chcemy wspominać, porozmawiać, opowiedzieć o tym, co u nas. Nas w sensie absolwentów. No właśnie, jeżeli to jest tylko dla absolwentów, uczniowie, którzy są dzisiaj w szkołach, nie włączają się w świętowanie, czy jak to wygląda? Oni przede wszystkim są odpowiedzialni za to, żeby... Prowokacyjnie to trochę, tak? Nie, oni są obligatoryjnie. Poza tym, oni będą też odpowiedzialni za ten program artystyczny, za to, co się będzie działo w Filharmonii. Jeszcze myślimy nad tym, jak będzie wyglądał bal. Być może absolwenci, a być może jakaś tam grupa młodszych uczniów. Nie mówię teraz o uczniach szkoły. No tak, no przecież młodzież trzeba zaangażować. Oni też kiedyś będą chcieli pewnie wrócić do szkoły i pewnie powspominać. Nie wiem, 10 lat po maturze, prawda? Też się robi takie spotkania bardzo często. Zwłaszcza właśnie w miejscach, które się zmieniają, nie? Bo nasze szkoły przecież się zmieniają, inaczej wyglądały. 10, 20, a już nie wspomnę o tym, jak wyglądały 50 lat temu. Więc no właśnie, to troszkę powspominamy już za chwilkę. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi w studiu Tłoczno, jak już mówiłam, dyrektorki opolskich liceów, jedynki, dwójki, trójki, a także radny miasta Opola, Aleksander Iszczuk. No to teraz zapytam o współpracę między szkołami, bo tutaj tak poza mikrofonem sobie rozmawiamy i się okazuje, że szkoły są bardzo ze sobą zżyte. No w zasadzie to był zasadniczy powód, dla którego podjęliśmy współpracę, żeby zbliżyć się wzajemnie, żeby ten element integracyjny był nie tylko między dyrektorami, ale też nauczycielami, bo o uczniów się nie martwimy, bo wiemy, że razem spędzają czas ze swej perspektywy. Doskonale wiem, że przecież miałem przyjaciół i w jedynce, i w trójce, więc to towarzystwo
dziedzictwo się przenikało i przenika do dnia dzisiejszego. I to był punkt wyjścia, żeby razem przygotować takie spotkanie. Myślę, że oczywiście to takie będą charakterystyczne spotkania jedynkowo, dwójkowo, trójkowe w poszczególnych szkołach, bo ten klimat mamy różny. Natomiast myślę, że najwięcej sobie obiecuję tak naprawdę po balu, gdzie będzie można spotkać nie tylko tych, z którymi się spotykam na zjazdach drugiego liceum, ale tych, którzy przez moje życie licealne przewijali się, a chodzili do szkoły licealnej numer 1 lub numer 3. I takich osób w pamięci mam wiele i myślę, że nie jestem odosobniony, jesteśmy w dużym gronie. Osobiście no tak sądowałem przez ostatnie miesiące na różnych znajomych tą informację, że chcielibyśmy w ten sposób postąpić i zawsze padało to na bardzo przyjemny, sympatyczny grunt, jako ciekawa inicjatywa, ciekawy pomysł. No i też takie, myślę, zasygnalizowanie szkolnictwa ogólnokształcącego, licealnego w mieście Opolu, no bo jak się dobrze rozglądniemy, to wszędzie są nasi absolwenci. Pani Joanna Raźniewska, pierwsze czy trzecie, przepraszam? Trzecie, trójka. Pani Joanno, no właśnie, na co dzień ta współpraca między szkołami, tutaj z paniami dyrektorkami, jak wygląda? Pomagają sobie państwo wzajemnie? Bo ja sobie tak wyobrażam, że no jednak licea to tak trochę muszą konkurować. Myślę, że nie ma takiej potrzeby, konkurencja konkurencją, ale tak naprawdę współpraca jest bardziej efektywna. Poza tym nasi uczniowie się spotykają na wspólnie przez nas często otwartych, zapraszamy się nawzajem różnego rodzaju imprezach czy przedsięwzięciach. My się po prostu umawiamy, że nie robimy sobie studniówek w tym samym terminie, bo to by była chyba największa rozpacz dla naszych uczniów. Podobnie jest z nauczycielami, bo czasami się wspomagamy, zamieniamy. Mówiłam przed chwilą też o tym, że no wśród moich nauczycieli są absolwenci z tych dwóch innych szkół, a i absolwenci trójki są nauczycielami w innych szkołach, więc naprawdę to jest bardzo zintegrowane środowisko. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze też w tym pomyśle było to, żeby nie tak dużo jednak właśnie znające się miasto, środowisko mogło poświętować, ściągając przede wszystkim też te osoby z tej okazji, które z Opolem swojego życiorysu po studiach czy po szkole nie związały i będą miały, no, wydaje mi się, że bardzo sympatyczną okazję do tego, żeby wrócić. Nie tylko z takim przywiązaniem, że właśnie przyjdę do swojej szkoły, może spotkam swojego nauczyciela, może spotkam kolegów. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie zjazdy, tak patrzę po poprzednich edycjach, to generalnie starsze roczniki mają taką ochotę, żeby wrócić na miejsce i porozmawiać z ludźmi. No ale też ci młodsi, bo teraz właśnie na weekend jesteśmy umówieni z klasą, która świętuje dziesięciolecie gdzieś tam swojego rozstania, co pokazuje, że każda okazja i w tym przypadku tej takiego pokazania, takiej współpracy, a może nawet powiedziałabym wspólnego bycia gdzieś tego środowiska opolskiego, niezależnie od tego, w jakim miejscu się wylądowało, jest po prostu dobrym pomysłem. Na ile dobrym, zobaczymy. Żeby się nie okazało, że za dużo jest tych chętnych, bo chyba nawet chyba Centrum Wystawiennicze w pewnym momencie może wszystkich nie pomieścić, jak dobrze rozreklamujemy imprezę. Pani Agnieszka Buganik-Pszczyńska, drugie liceum. Jak to wygląda tutaj? To znaczy ja do tej współpracy dodałabym tyle, że zawsze najważniejsze jest dobro ucznia. I każdy uczeń powinien znaleźć swoje miejsce w szkole i jeżeli on znajduje u nas, jest dobrze, jeżeli znajduje w trójce, to też jest dobrze, jak w jedynce, to też jest dobrze. I mając na myśli i mając w pamięci to dobro ucznia, absolutnie nie konkurujemy ze sobą, przynajmniej nie wydaje mi się, żebyśmy konkurowały, czy licea, żeby konkurowały, raczej na zasadzie, jak możemy zrobić coś lepiej. I to chcemy wykorzystać, organizując no, to całe przedsięwzięcie, które przed nami. I pani Bernarda Zarzycka, pierwsze liceum. Ja odniosę się jeszcze do naszego święta i nawiążę do
do całej uroczystości i koncepcji. Już dzisiaj bardzo prosimy wszystkich absolwentów, aby zgłaszali się, przysyłali nam różne wspomnienia, zdjęcia. Będą utworzone odpowiednie, myślę, strony, linki, na których będzie można zamieszczać fotografie, listy, może uwagi, może dzienniczki, wspomnienia. Także bardzo prosimy właśnie o taki odzew. Chcemy dotrzeć do absolwentów nie tylko w Opolu, ale oczywiście w Polsce i poza granicami. Bardzo prosimy, żeby się wszyscy kontaktowali ze sobą, pisali, nawoływali, tak żebyśmy naprawdę, jak się spotkamy, tak, tworzyli grupę, jak się spotkamy, żebyśmy mieli mnóstwo materiału do wspomnień. Ale to może być piękne archiwum, tak sobie teraz myślę, gdyby każdy przyniósł nawet po jednym zdjęciu. Albo jednym świadectwie. Albo jednym świadectwie. Tak, także tak. Bardzo, bardzo na to liczymy. Dobrze. Oczywiście, że współpracujemy cały czas. Ja od niedawna jestem dyrektorem liceum numer 1 i otrzymuję cały czas ogromne wsparcie, zarówno od pani dyrektor Rzeźniewskiej, która jest już bardzo doświadczonym dyrektorem. A dziękuję ci bardzo. Pana dyrektora Iszczuka. Tak, i pani dyrektor Boganik. Myślę, że to jest bardzo ważne. Kiedy dzielimy się tą wiedzą i naprawdę nie musimy popełniać aż tak wiele błędów, które być może mogłyby dosięgnąć naszych uczniów, a tego bardzo nie chcemy. No i też umówmy się, że życie pisze różne scenariusze, przecież reforma oświaty, prawda? No to też było na pewno wyzwanie. Kolejnym wyzwaniem, chyba jeszcze takim, powiedziałabym, gorszym, strajk nauczycieli. No trzeba się tutaj jakoś organizować i spiąć to wszystko. Tak, zdecydowanie, jak reforma, to od razu byśmy zapytali, a o której reformie pani no redaktor? No właśnie, żeśmy już zrobili. Czteroletnie liceum, to tak już na reform początek. Rzeczywiście mamy już w swoich życiorysach i w zasadzie w tej chwili człowiek się zastanawia, co będzie dalej. Ale odnośnie współpracy chcę tylko dodać tyle, że czasami może niektórym się wydaje, że jest jakiś wielki duch rywalizacji. Jeżeli nawet jest to zdrowej rywalizacji, ale proszę zobaczyć, że każda z naszych szkół troszeczkę się różni i to jest to, co powiedziała pani dyrektor Agnieszka Burganik-Pszczyńska, że są to różne oferty w różnych liceach, niby ta sama podstawa programowa, ale troszeczkę inaczej porozkładane akcenty, inna specyfika pracy i to jest to, co oferujemy i nie powiem, że to jest jakieś tam przypadkowe działanie. Po prostu sobie wzajemnie w drogę nie wchodzimy. Jeżeli ktoś w czymś się wyspecjalizował, to jest jego już dorobek, a nie będziemy kroczyć jego śladami. Także każda ze szkół tworzy odpowiednią atmosferę dla innych, różnych uczniów, którzy mają różne potrzeby, tak jak my dorośli. No i chcemy, żeby absolwenci właśnie to zobaczyli, dostrzegli i dlatego się spotykamy. Będziemy się dzielić tymi doświadczeniami, historią tą daleką i nieco bliższą. Stąd ten pomysł właśnie, żeby zaprosić jak najwięcej osób. To ja myślę, że o tych wszystkich różnicach pozytywnych jak najbardziej porozmawiam za chwilkę. I wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi w studiu: Joanna Raźniewska, dyrektor 3. Liceum w Opolu, Agnieszka Buganik-Pszczyńska, 2. Liceum, Aleksander Iszczuk, kiedyś też 2. liceum, też chociaż drugie liceum. Duchem sympatycznie cały czas współpracuje, a także radny miasta Opola, a także Bernarda Zarzycka, 1. liceum ogólnokształcące, także Opole. No to zapytam teraz o te różnice między szkołami. Czy jest coś, co poszczególne szkoły jakoś szczególnie wyróżnia? Nie wiem, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, jakieś specjalności może dla uczniów, albo inicjatywy samych uczniów? W ogóle Aleksander Iszczuk. Ogólnie wszystkie szkoły są po prostu ciekawe. To mamy wspólny mianownik. Także w różny sposób. Kiedyś, bo to ja tu będę od historycznych wspominek, kiedyś to były takie sznyty na liceach: jedynka matematyczna. Tam była klasa matematyczna, matematyka, to jest jedynka. Dwójka była pożeniona z naukami humanistycznymi i do dzisiaj gdzieś tam to się ciągnie. No pani dyrektor uczyła przecież języka polskiego, prawda? Od jakiegoś czasu to dalej jeszcze gdzieś tam funkcjonuje, że ta dwójka taka bardziej jest humanistyczna, a trójka była pożeniona z biolchemem. Tak, i to w latach 70., 80. tak te szkoły były mniej więcej ukierunkowane. No oczywiście w tej chwili nie ma jakiegoś takiego wielkiego zabarwienia, bo wszystkie mamy podobne profile i profile ścisłe i humanistyczne i matematyczne, czy humanistyczne.
humanistyczne i biologiczne, także różnie rynek nas tutaj kształtuje, bo też obserwujemy, co się dzieje, jakie są zainteresowania uczniów, ale mimo wszystko pozostają pewne różnice, bo na przykład liceum numer 3 bezmiennie od wielu lat jest połączone z językiem angielskim. Tak, to są te nasze oddziały dwujęzyczne z wykładowym językiem angielskim. W tej chwili jesteśmy szkołą kandydującą w programie International Baccalaureate genewskim, więc mam nadzieję, że niedługo będzie międzynarodowa matura w Opolu. To są klasy, w których przedmioty wykładane są w języku angielskim i ścisłe, i humanistyczne. I rzeczywiście jest to taka specyfika, bo to jedyne tego typu oddziały w województwie, które taki program proponują. No ale to też nie tylko to, tak. Każda szkoła ma też, myślę, czasami chyba trudniej to określić, ale wydaje mi się, że to jest ważniejsze. To jest klimat, w jakim pracuję. I myślę, że każda z nas ma taki specyficzny swój klimat, niekoniecznie związany z profilem, ale właśnie z tym, co robią uczniowie w szkole, nie na lekcjach. Tym, tak, jak się rozwijają, nie? Co? Tak. Każda szkoła przygotowuje do matury. Pani Bernarda Zarzycka. Realizuje podstawy programowe sumiennie. Chcemy te wyniki mieć coraz wyższe. Natomiast rzeczywiście to, jak pani dyrektor potwierdzają, to jest ten klimat, to są te zajęcia dodatkowe. Oferta, która przyciąga uczniów i powoduje, że po szkole nie biegną do domu, ale zostają i w podziemiach na przykład trenują teatr. To u nas od pewnego czasu jest mocna grupa. Wiele osób potem wybiera się na studia filmowe i teatralne. No, szkoła, nasze liceum od zeszłego roku, mamy klasę wojskową z elementami, matematyczną z elementami wojskowości, tak to nazwiemy. W tym roku podpisaliśmy porozumienie z VAT-em, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Mhm. Mamy otwarte laboratoria, zajęcia, na pewno nasza młodzież tam będzie gościć kilka razy w roku. I myślę, że to jest takie coś nowego, co weszło. Profilowo, tak, jedynkę. Tak, tak. Weszliśmy, pracując jako matematyk w klasach z poziomem rozszerzonym, widziałam taką potrzebę, że jeżeli był świetny matematyk, a chciał się dostać na Akademię Wojskową, gdzie jest test sprawnościowy wymagany, no to po prostu zwykle oblewał, mówiąc kolokwialnie, oblewał te testy. Jeżeli był świetny, tak, jeżeli był świetny z WF-u, no to po prostu brakowało umiejętności matematycznych, fizycznych, informatycznych, które takie akademie wymagają. Więc tutaj taki kierunek na ucznia, który będzie gdzieś w Dublinie i gdzieś indziej jeszcze mógł się uczyć. A co robi klimat w dwójce? Tak zapytam. Agnieszka Buganik-Pszczyńska. Ja zawsze mówię, że dwójka to jest szkoła możliwości, ponieważ szkoła jest ogromna i kto chce, to się może rozwinąć, bo znajdzie kogoś pod skrzydłami, kogo to zrobi i znajdzie kolegów, przyjaciół, z którymi też będzie mógł działać. I tych działań jest naprawdę całe mnóstwo. No i może być ktoś, kto po prostu się schowa w tej grupie 1000 uczniów, która w szkole jest i to też nie będzie problemem. Ja staram się jako dyrektor zrobić wszystko, żeby każdy znalazł swoje miejsce, niekoniecznie w ukryciu, żeby ten czas nie był takim czasem straconym. No i stąd naprawdę cały ogrom inicjatyw uczniowskich, ale też właśnie tych edukacyjnych, tych przygotowań do konkursów, do olimpiad, do egzaminów z języka niemieckiego. Mamy na dwóch poziomach DSD, mamy z francuskiego DELF, teraz uczniowie też z angielskiego zdawali, co prawda wyjazdowo, ale tu naprawdę kto zechce, to znajdzie swoje miejsce. Bardzo zaskoczyli nas uczniowie, tak w nawiązaniu do tego, co mówiły koleżanki, to no, zaskoczyli nas w tamtym roku uczniowie, którzy jak z podziemia wyrośli z takim swoim zespołem dętym. Nagle zrobili koncert na korytarzu, więc no, tu jest... Pomysłowość śnieżna granic. Tak. Szanowni Państwo, mówiliśmy właśnie o tym, że wszystkie trzy szkoły są ze sobą bardzo zżyte, wszyscy mieszkamy w jednym mieście. To ja bym zapytała w takim razie o znanych absolwentów szkół. A z jakich dziedzin? No z przeróżnych, Lista, no lista jest długa, bo tak, jeżeli chodzi o dwójkę, to chyba najbardziej rozpoznawalne są dwie osoby. Pan Michał Bajor
i pan Grzegorz Schetyna. O, proszę. Ale też Basia Kordej-Szatan, żeby artystycznie. Tomasz Różycki. No, cała plejada lekarzy chyba w Opolu najbardziej. Nawet trudno od kogoś zacząć, bo to jak zacznę. Taka długa lista, że czasu nie starczy. Jak zacznę wymieniać, to ktoś pomyśli, dlaczego jego nie wymieniłem, no ale dobrze, chociażby pan doktor Bojko, który jest w Opolu dobrze znany, czy pan doktor Fezes, który jest dobrze znany. W każdym miejscu tych osób znanych znajdziemy wiele, no, które pracują nie tylko w kraju. Wielu jest absolwentów, którzy pracują za granicą. Tak więc no, myślę, że takie, myśmy takie tworzyli listy tak zwanego komitetu honorowego, każde liceum swoje, więc do pewnych osób będziemy się z prośbą o przyłączenie się do tego jubileuszu, będziemy się zwracać, żeby zechcieli w takim komitecie zaistnieć. Myślę, że ta lista osób na każdym szczeblu, w każdym urzędzie, w każdej przestrzeni gospodarki. A tak sobie teraz pomyślałam, gdyby na gali spotkali się właśnie Basia Kordej-Szatan, Michał Bajor, gdzieś tam jeszcze w tle Grzegorz Schetyna, no to bardzo ciekawie by się zrobiło. No tym bardziej, że politycznie byśmy mogli zaprosić z trójki. Myślę, że jednak moglibyśmy tutaj politycznie stworzyć coś, na czym by najbardziej mi zależało, czyli wspólny front bez podziałów politycznych, bo z każdej strony takich absentów byśmy znaleźli, a dlatego też chcę tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Chyba najbardziej, bo oczywiście mogłabym wymieniać nazwiska z najwyższych półek, jeśli chodzi o sztukę, naukę, wszelakie dziedziny, dlatego zapytałam, z jakich dziedzin, ale powiem szczerze, że chyba najbardziej, mieszkając tutaj w Opolu już 25 lat, cenię tych absolwentów, którzy tu w Opolu zostali, są, tu mieszkają, z nimi współpracujemy na co dzień, właśnie tak jak mówił pan Iszczuk, lekarze, pracownicy uczelni, nauczyciele, Opolanie. To są nasi absolwenci. Którzy zostali i tworzą to miasto, tak, nie oczywiście. Wyjeżdżają. Na nich nam chyba najbardziej zależy. Znajdujemy ich w przychodniach. W przychodniach ujawniają się w trakcie, jak jesteśmy przyjmowani. A ja byłem absolwentem jedynki, pan doktor, pani doktor. Więc zawsze jest przyjemnie spotkać tych ludzi. Wiele z naszych koleżanek i kolegów dyrektorów kończyło jedynkę, którzy pozostali i teraz jakby wspierają, tak, ten proces edukacyjny. No, nie chciałabym też nazwiskami, mamy też wielu polityków. To bardzo dobry pomysł, żeby spotkali się na naszym wspólnym zjeździe z różnych opcji politycznych. Jak najbardziej. Tak. I żeby było po prostu miło, żeby się spotkali. Na to może jeszcze na koniec króciutko zapytam o trendy, jakie są dzisiaj, które panują w szkole. To znaczy, czy uczniowie, wiadomo, że jak wychodzą z liceum, kończą maturę, mogą wyjeżdżać gdzieś poza Opole, prawda? Wrocław, Katowice na studia. Część być może też zostaje w Opolu, tylko pytanie, czy oni po tych studiach tutaj wracają? Czy mają państwo takie odzyski? To ja o innym trendzie, który jest przeze mnie obserwowany od wielu lat i on jest chyba w każdej szkole. Każdy rocznik, który opuszcza i później po krótkim okresie gdzieś tam się spotykają, mówią, o nie, to za naszych czasów było lepiej. To już nie ta szkoła. Za naszych czasów było lepiej. Tak, za naszych czasów było zawsze lepiej i to też mówię jako absolwenty dwójki, bo przecież to jest ten czas najbardziej przez nas zapamiętany. Ale prawda jest taka, że ta szkoła jest ciągle taka sama i my wywozimy sentyment, natomiast ci, którzy są, ten sentyment wyniosą z tej szkoły za chwilę. Bardzo państwu dziękuję. We wrześniu, tak? We wrześniu w CWK. 25 września. 25, ważna data. Godzina 9, katedra. Zaczynamy.
Pewnie jeszcze będziemy o tym mówić w przyszłym roku. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę. Pani Joanna Raźniewska, dyrektor trzeciego liceum w Opolu. Pani Agnieszka Buganik-Pszczyńska, drugie liceum. Dziękuję bardzo. Pan Aleksander Iszczuk, były dyrektor, dziś radny miasta Opola. Dziękuję. I pani Bernarda Zarzycka, pierwsze liceum Opole. Bardzo było mi miło, dziękuję. Jeżeli możemy, to składamy wszystkim Opolanom, bo nie będziemy mieli okazji w przestrzeń puścić tych życzeń. Życzymy zdrowych, spokojnych, fantastycznych, rodzinnych świąt. Jak z planowaniem udziału w naszych uroczystościach 25 września. Jak najbardziej. Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Loża radiowa. Radio Opole.